Więc tematem dzisiejszego filmu będzie oczywiście haniebne i tchórzliwe weto prezydenta Dudy. W końcu, jako PPR, od samego początku zaangażowaliśmy się w popieranie projektu LEX TVN i nasze propozycje były znacznie bardziej radykalne. Chodzi o to, by wywłaszczyć nie tylko zagraniczne media, ale w ogóle wszystkie zagraniczne korporacje. No ale uznaliśmy, że lepszy ryc niż nic i jeśli można tutaj uprzykrzyć życie amerykańskiej propagandowej, to w tej konkretnej kwestii należy PiS poprzeć. Mieliśmy także nadzieję, że nastąpił jakiś przełom, że pierwszy raz od 30 lat będzie przyjęta jakaś ustawa, która choć troszkę sprzeciwia się amerykańskim interesom, no i dzisiejsza decyzja Dudy tylko utwierdza nas w przekonaniu, że Polska już dawno straciła swoją niepodległość, że Polska jest amerykańskim protektoratem, yy, no i... I tyle, no, co tu więcej mówić, towarzysze, no, jest, jest źle, no, mnie to mobilizuje do jeszcze bardziej intensywnej pracy, do tego, żeby tutaj rozbudowywać partię i przede wszystkim już w, w przyszłych tutaj wyborach prezydenckich, no, ktoś wreszcie musi kandydować i zostać prezydentem Polski, by iść pod prąd całej tej, yy, no, walczyć o niepodległość, w tym, bo w tym momencie to już jest jakby kwestia, kwestia nie tyle interesów, Prawica, burżuazja, klasa robotnicza, Tu jest kwestia niepodległości. No obchodzimy dzisiaj rocznicę powstania wielkopolskiego, jednego z pierwszych powstań, które, jedy, jednego z jedynych powstań, organizowanych przez Polaków, które jakoś tam odniosło sukces. I tym bardziej no, składam tutaj przysięgę na groby powstańców wielkopolskich, i także innych, i innych zasłużonych dla walki o polską niepodległość, że. Będę walczył o urząd prezydenta Rzeczpospolitej i jako prezydent, czy też jako inny tutaj no, osoba odpowiedzialna za nową socjalistyczną Polskę. No, przede wszystkim uzależnimy się od Stanów Zjednoczonych, a więc pogonimy wojska amerykańskie. A więc wszystkie amerykańskie korporacje zostaną wywłaszczone i pogonione, i przede wszystkim nałożymy sankcje na Amerykanów. No, yy, za założymy sankcje, sankcje gospodarcze. Nie Będziemy z gnojami handlować i amerykańscy politycy. I przede wszystkim tutaj właśnie złożymy wnioski do międzynarodowych trybunałów, żeby zbrodniarze wojenni, politycy odpowiedzialni za zbrodnie wojenne, nie chcę nawet wymieniać, bo to cała lista, jakby musiałbym wymieniać tutaj wszystkie zbrodnie. Zwłaszcza, że jeszcze żyją odpo osoby odpowiedzialne za wojnę koreańską, za wojnę w Wietnamie, za wiele innych interwencji, chociażby w XXI wieku. No, naszym. Celem jest doprowadzenie tych ludzi do pod sąd, skazanie i ukaranie, no niech żyje sprawiedliwość. No cóż, no więc więc no, ale póki co te plany no, no wydają się jeszcze troszkę odległe. No cóż, no jeśli chodzi o, o polską scenę polityczną, to mamy tutaj jakiś taki żałosny, żałosny wyścig o to, kto, kto głębiej wejdzie do amerykańskiego tyłka. Do tej pory ta polska scena polityczna była przedstawiana jako właśnie taki spór pomiędzy między lizusami niemieckimi. A Lizusami Amerykańskimi, no tutaj widzę, że doszło do jakiejś tutaj, yy, do, do jakiejś zmiany, mianowicie, mianowicie, no, jeśli chodzi o, o Donalda Tuska i jakby całą tą platformę, no to oni uznali, że już nie będą tylko wylizywać rowka w Brukseli i, i w Berlinie, ale także tutaj no, postanowili także wylizywać amerykański rowek i tutaj właśnie wykorzystali ten moment y, pogorszonych, kon, y, pogorszonych stosunków pomiędzy administracją Bidena a PiSem, żeby pokazać y, właśnie w Waszyngtonie to my, to ja, Donald Tusk, to ja, Rafał Trzaskowski, to my, y, Platforma Obywatelska będziemy bardziej Wam wchodzić w tyłek, będziemy bardziej Tutaj robić to, co mówił Radosław Sikorski o relacjach polsko-amerykańskich. Yy, więc yy, więc no, jest źle, jest źle. No, mamy partię rządzącą reprezentującą interesy amerykańskie. Mamy prezydenta reprezentującego interesy amerykańskie. Główną siłę opozycyjną reprezentującą interesy amerykańskie. Wszystkie siły zaangażowane w obronę tvn u łącznie z lewicą i partią, razem oni także reprezentują interesy amerykańskie. I kiedy ja mówię, że Polska jest protektoratem amerykańskim, no to. Za kilka dni będziemy, będziemy obchodzić rocznicę zwycięstwa rewolucji kubańskiej. I to zwycięstwo rewolucji kubańskiej, ono doprowadziło do jednej bardzo ważnej zmiany demograficznej na Kubie, mianowicie mnóstwo ludzi, którzy było zaangażowane w, właśnie w to mafijne, Państwo kubańskie podlizujące się Amerykanom, ci wszyscy właściciele Burdeli, ci wszyscy mafiozi, ci wszyscy ludzie, którzy na co dzień wyzyskiwali kubańskich pracowników, oni wszyscy którzy mają właśnie w tej nomenklaturze dzisiejszej Kuby takie nazwanie gusanos, gusanos, czyli robaki, robactwo takie, no oni, oni po prostu z tej Kuby wypieprzyli i kiedy ja widzę te demonstracje w obronie tvn to też sobie zadaję pytanie, czy jest w ogóle jakaś możliwość, no o to, czy, czy, czy my walcząc o socjalizm, chcemy walczyć o socjalizm dla tych ludzi, no. Dla tych ludzi, no ja uważam, że, że, że może oni by też wyjechali, to, to, to byłoby lepiej, no. To byłoby no, lepiej dla wszystkich. Jeśli nie będą chcieli wyjechać, to, to może im pomożemy wyjechać tutaj bilet samolotowy w jedną stronę. Tak bardzo chcą się pod, podlizywać tym Amerykanom, to niech jadą sobie do Miami. W Miami już są Kubańczycy, już jest emigracja z Wenezueli, niech tam jeszcze, po, niech tam jeszcze pojedzie platforma yy, i cała ta liberalna, proamerykańska opozycja, no, no jest, jest źle towarzysze, no widzimy, że tutaj no jakaś, jakaś jakieś mówienie o jakiejś demokracji no to to jest, to jest całkowita fikcja no mamy, mamy w końcu jakąś taką polity... jakąś taką kalkulację Dudy który sobie myśli, a co ja zrobię kiedy Amerykanie nałożą na mnie sankcje, a gdzie ja będę udzielał wykładów, a co, a jak a tego tamtego, a co zrobi moja córka moja córka, ja posłałem córkę na anglojęzyczną Uczenie, żeby ona robiła karierę w anglosaskim świecie. Ja, jeśli tutaj nie będę się podlizował Amerykanom, to cała moja rodzina tutaj no, straci swoje coś tamten. No i, i mamy, mamy, macie to, co mam. macie to, co chcieliście. Mamy tutaj. No TVN i, i cała ta propaganda liberalna z promowaniem różnych matczaków, że macie pracować po 16 godzin dziennie, że macie pracować także w sobotę i w niedzielę, żebyście byli bardziej przedsiębiorczy, żebyście inwestowali w tą swoją karierę, że, 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 że wolność polega na tym, wolne media to są wtedy, kiedy 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 co? no, kiedy, kiedy mamy te korporacyjne szczujnie yy, reprezentujące interesy zachodniego imperializmu, no, towarzysze, no, jest, jest, jest źle. Gdybym, gdybym był bardziej, bardziej taki wrażliwy, pewnie bym się rozpłakał, a ponieważ, no, ra raczej reaguję agresją, no to, to tylko jakby pojawia się pytanie, no, kogo i za co należy rozliczyć, kiedy w końcu kiedy w końcu odzyskamy niepodległość, no bo w tym momencie to już jest jakby kwestia, no jakby maski, ma maski opadły, przez 30 lat można było udawać, że tutaj jest jakieś no co prawda jesteśmy w sojuszu z Amerykanami i w tym sojuszu jesteśmy jakoś takim tym mini partnerem i musimy tym Amerykanom robić laskę ale jeszcze jest jakaś tutaj jakaś jakiś minimum niepodległości jakiś minimum niezależności że my możemy wybrać własny własny parlament i ten własny parlament może przyjąć ustawę taką jaką oczekuje, jaką oczekuje społeczeństwo no okazuje się, że nie że tam gdzie są naruszone interesy amerykańskie tam demokracja się kończy tam nic nie macie do powiedzenia, jakieś takie właśnie jakieś takie no, poniżanie Polaków, to, że tutaj przyjeżdża wiceprezydent amerykański, ten w czasach, Biden, w czasach Trumpa, już nawet nie pamiętam nazwiska, bo to jakaś płotka. No, i ten wiceprezydent amerykański informuje, informuje polskie społeczeństwo, że wy nie nałożycie podatku na Amazona, wy nie nałożycie podatku na Google i Facebooka, bo ja tutaj przyjechałem i ja wam daję taki rozkaz. No, skandal, no skandal, że mamy tutaj te uzależnienie naszego państwa od Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim skandalem jest to, że mamy całe nowe pokolenie Polaków, która jest z tego dumna, która jest z tego dumna, że, że, że po prostu no, jeżdżą do tej Ameryki albo idą do ambasadora albo idą do jakichś innych tutaj amerykańskich, im się podlizują i licytują i wzajemnie kablują jeden na drugi, a ten nie jest za bardzo... Ten, ten, ten wasz amerykański sługus nie jest aż tak wielkim sługusem, jak ja mogę być wielkim sługusem. No, po prostu żałosne. Żygać mi się chce, kiedy ja myślę o, o tym kraju. Żygać mi się chce, kiedy ja myślę o tym społeczeństwie. 30 lat propagandy antykomunistycznej, 30 lat tego korporacyjnego syfu Made in Zachód, no, doprowadziło do powstania jakiegoś takiego nowego pokolenia świrów, którzy. No nic, no. To jest smutny dzień dla Polski.